Hej, tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku statystyki opisowej. Dzisiejszy temat to projektowanie badania statystycznego, część czwarta. Jest to ostatnia część z tego tematu. Najpierw zobaczmy sobie, jakie zagadnienia zostały już omówione. W części pierwszej omówiliśmy tematy pojęcia wstępne, zbiorowość generalna oraz zbiorowość próbna. W części drugiej były tematy dotyczące badania statystycznego, a w ramach tego tematu omówiliśmy zagadnienia badanie statystyczne i obserwacja statystyczna, badanie statystyczne całościowe i częściowe oraz próba reprezentatywna. W poprzednim odcinku poruszyliśmy tematy dotyczące cech statystycznych oraz skal pomiarowych. No i to, co nas czeka dzisiaj, to projektowanie badania statystycznego, a w ramach tego tematu cele badania statystycznego, etapy realizacji badania statystycznego oraz przykłady. Cele badania statystycznego. Badanie statystyczne organizuje się w celu realizacji jednego lub kilku wymienionych zadań. Poznanie rozkładu zbiorowości pod względem wybranych cech w badanej zbiorowości. Ustalenia, jakiego rodzaju związki występują między cechami, a więc oceny współzależności cech. Porównania i porządkowania elementów zbiorowości, obiektów wielocechowych. Poznania dynamiki zbiorowości. Etapy realizacji badania statystycznego. Całość prac związanych z realizacją badania statystycznego można podzielić na następujące etapy. Etap pierwszy – projektowanie badania. Aby odpowiednio zaprojektować badanie statystyczne, należy sprecyzować cel badania, zdefiniować zbiorowość statystyczną i jednostkę statystyczną, dokonać wyboru cech statystycznych, określić odpowiednią metodę badania statystycznego, podać źródła pozyskiwania danych, przy czym źródła mogą być pierwotne, takie jak obserwacja, wywiad, ankieta, bądź wtórne, takie jak sprawozdawczość przedsiębiorstw, instytucji, publikacje statystyczne organów państwowych lub instytucji naukowo-badawczych. Opracować formularze statystyczne i makiety tablic wynikowych oraz zapewnić odpowiednią kontrolę materiału statystycznego. Etap drugi. Gromadzenie materiału statystycznego, pomiar lub obserwacja statystyczna. Etap trzeci. Opracowanie w postaci tablic i wykresów materiału statystycznego. Etap czwarty. Analiza wyników obserwacji. Badanie statystyczne może być realizowane na wiele różnych sposobów. Nie można zatem podać sposobu uniwersalnego. To wygląda tak, że niezależnie od tego, jakie badanie statystyczne chcecie przeprowadzić, zawsze przejdziecie przez te cztery etapy. Należałoby się jednak na początku zastanowić, skąd w ogóle biorą się pomysły na jakiekolwiek badania statystyczne. Czasem może to być jakiś projekt czy zadanie związane z zajęciami na uczelni bądź w szkole, ale najczęściej te pomysły czy potrzeby przeprowadzenia badania statystycznego pochodzą od jakichś osób bądź firm. Taka firma potrzebuje informacji na jakiś konkretny temat, na przykład jakości obsługi klienta, żeby stwierdzić, czy ta obsługa jest na wystarczająco wysokim poziomie, czy klienci są zadowoleni z ofert, jakie są. Tak zbiera konkretne informacje. I teraz na podstawie tych wszystkich informacji potem mogą być podejmowane różne działania. Na przykład o szkoleniu pracowników, albo o otwarciu kolejnej placówki, albo wiele, wiele innych rzeczy, które spowoduje, że badany aspekt będzie coraz lepszy. I teraz, projektowanie badania statystycznego jest etapem pierwszym, który jest bardzo ważny, ale bardzo często wiąże się tak naprawdę z taką trochę pracą papierkową, tak? Bo wy musicie wszystko sprecyzować, wszystko określić, wszystko zaplanować. Tutaj pracujecie nad tym, co, jak, kiedy, gdzie, w jaki sposób chcecie przeprowadzić, tak? Czyli jeśli dostajecie zlecenie od klienta na temat przeprowadzenia jakiegoś konkretnego badania, no to wtedy musicie ustalić, co dokładnie jest celem badania, jakie informacje chcecie dokładnie pozyskać, kto będzie badany, kiedy będzie badany, gdzie będzie badany, jaka jest zbiorowość statystyczna, czy badamy na przykład wszystkich Polaków, czy tylko mieszkańców jakiegoś województwa. To wszystko musi zostać ustalone. Kiedy już to wszystko wiecie, to jeszcze dojdzie kwestia dobrania metody badania statystycznego. No i tutaj musicie pamiętać, że nie ma metody uniwersalnej. Dobieracie taką metodę, jaka w danym momencie wydaje się najlepsza, albo jaką jesteście po prostu w stanie przeprowadzić.
Pamiętajcie, że będziecie mieli ograniczone środki, ograniczone możliwości. Być może czas będzie problemem, być może ilość ludzi, która będzie nad tym projektem pracować, będzie stanowiła problem. Dobieracie to, co jesteście w stanie sprawnie przeprowadzić. Jeśli na przykład wybralibyście ankietę, no to na tym etapie powinniście tą ankietę stworzyć. Powinny zostać zaplanowane pytania, dzięki którym uzyskacie odpowiedzi, jakie potrzebujecie, tak? Jakie spełnią cel badania. Kiedy już to wszystko macie, no to następnie przychodzi etap drugi, czyli gromadzenie materiału statystycznego. Wówczas musicie te dane zebrać zgodnie z tym, jak zaplanowaliście, czyli jeśli to była ankieta, nieważne, papierowa, telefoniczna, czy po prostu ustna, taki wywiad z ludźmi, no to wtedy musicie iść, rozdawać te karteczki z tymi ankietami, zbierać wyniki, no i ten etap kończy się stosem karteczek. Jeśli byłaby to rozmowa telefoniczna, no to kończy się dużą ilością nagrań, które trzeba potem odsłuchać. Jednak bądźmy świadomi jednego, stos karteczek czy duża ilość nagrań tak naprawdę nic nam nie mówi. To są po prostu dane surowe, które wymagają opracowania. I kiedy skończymy już gromadzenie wszystkiego, no to przechodzimy do etapu trzeciego. No i teraz te dane najprawdopodobniej wprowadzicie w komputer do jakiegoś programu. Może być to program R, może być to Excel, bądź jakikolwiek inny program, którego w tym celu będziecie używać. I kiedy te dane wprowadzicie, wówczas musicie je opracować. Opracujecie je w postaci jakichś tablic, wykresów, pewnie obliczycie jakieś charakterystyki liczbowe tam, gdzie można. Więc z tej sterty, tych surowych informacji stworzycie coś, co nabiera sensu, co ma kształt, dzięki czemu będziecie mogli przejść do etapu czwartego, czyli analizy tych wyników. I wówczas, kiedy macie to wszystko, możecie wrócić do klienta z wynikami. Możecie mu przedstawić, tak, jakie dane zostały zebrane, jak wygląda ich opracowanie i jakie są wnioski, tak, jaka jest analiza tych wyników. No i potem to już ten klient będzie decydował, co chce z tym zrobić, tak, czy na podstawie tego podejmie jakieś działania, czy nie. Może będzie chciał powtórzyć te badania za jakiś czas, żeby zmierzyć tendencje. Więc to się potem już będzie toczyło swoim własnym torem. Ale zawsze będą te cztery etapy. Przykłady. Ankieta. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Generalny dystrybutor sprzętu AGD uzyskuje informacje na podstawie ankiety, którą wypełniają nabywcy przy zakupie sprzętu tej firmy. Pytania w ankiecie mogą być następujące. Będę czytała tylko jedną formę, żeby było wygodniej. Województwo, w którym dokonał Pan zakupu. No i tutaj podajecie województwo. Wiek. Zaznaczamy konkretną kratkę, tak w zależności od tego, ile mamy lat, to do którejś z tych kategorii wiekowych się na pewno zaliczamy. Był Pan zadowolony z prezentacji sprzętu w sklepie? Tak lub nie. Dla kogo Pan kupił? Dla osobistego użytku? Na prezent. Jak powstało Pana zainteresowanie danym sprzętem? Sprzedawca, znajomi, gazety, targi, inne. Czasem przy innych może być wykropkowane miejsce na wpisanie opcji jakiejś innej niż ta, która jest tutaj wymieniona. Co skłoniło Pana do zakupu? Marka, serwis, jakość, wygląd, rozwiązania techniczne. Zanim przejdziemy dalej, przyjrzyjmy się niektórym pytaniom i zobaczmy, w jaki sposób zostały one skonstruowane. Na przykład pytanie o wiek. Zauważcie, że nie ma tutaj wykropkowanego miejsca, w które wpisujecie, ile macie lat. Tutaj zostały od razu podane grupy wiekowe. Oznacza to, że ten dystrybutor sprzętu AGD jest zainteresowany tymi konkretnymi grupami wiekowymi, a my po prostu zaznaczamy tą kratkę, do której grupy należymy. Tak samo zobaczcie na to pytanie, jak powstało zainteresowanie danym sprzętem. Mamy opcję sprzedawca. Sytuacja może być po prostu taka, że popsuła Wam się lodówka. Jedyne co o lodówce wiecie, to to, że ma mieć tyle a tyle centymetrów szerokości, mniej więcej takiej wysokości i ewentualnie Wasze ograniczenia finansowe, czyli ile możecie w tym momencie na tą lodówkę wydać. No i to jest wszystko. No i poszliście do sklepu, widzicie, że jest kilka lodówek, które spełnia te wymagania. No i idziecie rozmawiać z sprzedawcą, żeby Wam doradził, którą z tych lodówek wybrać. No i w tym momencie ten sprzedawca powinien mieć na tyle dużo wiedzy, żeby móc o każdej lodówce coś powiedzieć, o jej zaletach, wadach czy rozwiązaniach technicznych, tak żeby namówić Was na kupno którejś z nich. No i wówczas przekonani tym, co sprzedawca Wam powiedział, jakiś produkt wybierzecie. Czemu znajomi? Generalnie znajomym poleca się to, co się nam samym podoba. Jednak musicie pamiętać, że opinia innych ludzi jest zawsze czymś subiektywnym.
Tak, czyli to, co się komuś podoba, niekoniecznie będzie podobać się Wam. Ale zawsze jest to jakiś cynk, na podstawie którego może się w ogóle pojawić zainteresowanie konkretnym produktem. W przypadku gazety sprawa jest jasna. Być może w Waszej skrzynce na listy leżała gazetka reklamowa i w niej zauważyliście konkretny produkt i zdecydowaliście, że chcecie go kupić. Może byliście na targach, gdzie widzieliście prezentację produktów konkretnego producenta i Was one zainteresowały, a może jeszcze jakieś inne powody. Tak czasem przy innych jest wykropkowane miejsce, w których możecie również ten powód dokładnie określić. Co skłoniło Pana do zakupu? No i tutaj powodów może być wiele, tak? Kogoś może interesować marka, serwis, jakość, kogoś innego wygląd czy rozwiązania techniczne. I teraz zobaczcie, że po tych pytaniach mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo informacji już wynikających z samych tych pytań. Czyli na przykład wiemy, w jakiej grupie wiekowej dany sprzęt cieszył się największym powodzeniem. Ewentualnie wiemy, z jakiego powodu, tak, jak powstało zainteresowanie zakupem tego sprzętu. Tak, czy to sprzedawca polecił, czy to gazetki, czy znajomi. No i z kolei mamy też bardzo ważną informację o powodzie zakupu, tak? Co przekonało do zakupu, czy to była marka, jakość, wygląd, czy cokolwiek innego. Więc już te informacje same w sobie są bardzo cenne, ale zobaczcie, że również możecie te informacje starać się łączyć i zobaczyć, czy istnieją jakieś zależności. Czyli na przykład moglibyście sprawdzać, czy na przykład osoby młode kierują się jakością, a może wyglądem. A może osoby starsze wolą jakieś rozwiązania techniczne albo markę, do której są po prostu przyzwyczajeni. Z innej strony możecie również sprawdzać, czy zainteresowanie, które powstało po rozmowie ze sprzedawcą, na przykład było związane z rozwiązaniem technicznym, jakością czy czymkolwiek innym, tak? A może znajomy polecił nam sprzęt, który super wygląda i dlatego myśmy chcieli koniecznie ten sprzęt kupić, tak? Więc macie bardzo dużo informacji, na podstawie których możecie później, czy w zasadzie producent tego sprzętu może później podejmować jakieś działania. Na przykład, jeśli by zauważył, że największe powodzenie tego sprzętu jest w grupie 26-35 lat, no to wtedy mógłby na przykład decydować, co z reklamą. Czy tworzymy reklamę dla tej grupy wiekowej, bo skoro dużo osób jest zainteresowanych w tej grupie wiekowej tym sprzętem, więc my jesteśmy w stanie przyciągnąć kolejne osoby. A może odwrotnie, może weźmy tą grupę docelową, w której najmniejsze jest zainteresowanie tym sprzętem i zróbmy reklamę pod nich, żeby po prostu te osoby do tego sprzętu zachęcić. Jeśli na przykład widzimy, że gazetki cieszyły się dużym powodzeniem, to wtedy wiemy, że jak najbardziej rozprowadzanie tych gazetek ma sens. Ale jeśli się okaże, że z kolei gazetki nie cieszyły się w ogóle żadnym powodzeniem, że mało kto zaznaczył, że zainteresował się sprzętem ze względu na gazetkę, to może to jest strata pieniędzy, żeby tyle tych gazetek drukować. Może warto pomyśleć o innej formie reklamy. Tak więc widzicie, że naprawdę z tych informacji dużo wynika i może być podjętych potem dużo, dużo działań. Dobrze, zobaczmy przykład drugi. Przykład, telefon z oceną jakości obsługi. Byłeś w salonie operatora, znowu będę jedną formę czytała, i przedłużyłeś umowę wraz z telefonem w ofercie. Tego samego dnia dzwoni do Ciebie ankieter, może być to człowiek albo ankieta telefoniczna, z prośbą o odpowiedź na kilka pytań. Zostajesz poinformowany, że ankieta ta nie zajmie dłużej niż 2 minuty i będzie składała się z 5 pytań, na które masz odpowiedzieć tak, nie, bądź cyfrą w skali od 1 do 5, przy czym 1 oznacza najsłabiej, 5 najlepiej. Dlaczego w takich momentach podaje się coś takiego, że ta rozmowa, ten wywiad, ankieta, nazwijcie to jak chcecie, nie zajmie dłużej niż 2 minuty i będzie składała się z 5 pytań. Albo nie zajmie dłużej niż minutkę i będzie składała się z 3 pytań. Dlaczego to się podaje? Chodzi o to, żeby położyć nacisk na to, że ta ankieta, ta rozmowa będzie krótka. Ktoś, kto usłyszy, że to będzie trwało minutę, to najprawdopodobniej dużo osób się na to zgodzi. No bo ta minuta to jest mało czasu, odsłucham to, odpowiem i super. Ale jeśli na przykład byście powiedzieli, że to będzie trwało 10 minut i będzie miało 20 pytań czy 30, no to ilość osób, które będzie chciało wziąć w czymś takim udział, będzie zdecydowanie mniejsza. No bo 10 minut to jest potencjalnie długi czas. Więc warto, aby tego typu rozmowy były zawsze krótkie i zawierały niewielką ilość pytań, tych najważniejszych. Tak, bo wtedy macie szansę zdobyć naprawdę dużo tych danych, z którymi potem będziecie musieli coś zrobić. No i zobaczmy przykładowe pytania.
takie pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie, i takie pytania, na które można odpowiedzieć za pomocą liczbowej skali. Czy załatwił Pan sprawę, w jakiej odwiedził Pan naszą placówkę? Albo załatwił Pan, albo nie załatwił, tak? Tak lub nie. Czy poleciłby Pan naszą ofertę swojej rodzinie lub znajomym? Albo poleciłby Pan, albo nie. Czyli znowu odpowiedź tak, nie. Przy czym zauważcie znowu to sformułowanie swojej rodzinie lub znajomym. Znowu to jest takie odwołanie do tego, że to są osoby, na którym ludziom zależy. W związku z tym, jeśli polecają im coś, to polecają tylko to, co im samym się podoba. Stąd właśnie tego typu formułowanie wplata się w takie pytania bardzo często. Na ile ocenia Pan jakość obsługi w naszym salonie? Przy czym 1 to jest niska, 5 to jest bardzo wysoka. Zobaczcie, że to jest pytanie o nasze odczucia, tak? O naszą subiektywną ocenę. Jednej osobie ta obsługa będzie się podobać, innej osobie nie. Może to zależeć od sprawy, jaką przyszliśmy załatwić, tak? Od osoby, na jaką trafiliśmy, która nas obsługiwała. Więc tutaj generalnie to jest Wasze odczucie, czy Wam się to podobało, czy Wam się to nie podobało, albo w jakim stopniu Wam się ta obsługa podobała. Na ile ocenia Pan czas oczekiwania na obsługę? I znowu, to jest pytanie subiektywne. Dlaczego? Bo jeżeli na przykład ktoś śpieszy się na autobus, albo na tramwaj, albo na pociąg i ma powiedzmy pół godziny, no to dla niego 15 minut może być bardzo długo. No bo może nie zdążyć kupić biletu, albo może w ogóle nie zdążyć, albo chciałby jeszcze coś zjeść i dla niego 15 minut będzie długo. Ktoś inny, kto ma na przykład dużo czasu, to 15 minut to jest dla niego bardzo krótki czas i nie ma z tym problemu. Więc znowu jest to pewna taka informacja subiektywna na temat odczucia tego czasu. Tak, czy był to dla nas długi czas, czy też nie. Może być też tak, że ten czas był długi, powiedzmy 20 minut, pół godziny, ale ze względu na różne rzeczy, jakie są wystawione na wystawie, do których można podejść, które można wziąć do ręki, uruchomić, zobaczyć, spowoduje to wszystko, że ten czas nie będzie przez nas odczuwalny jako długi. Tak, więc dlatego tutaj się pytamy o odczucia. Jaki ten czas dla nas był? Czy był długi, za długi, czy nie? Na ile ocenia Pan ofertę, z której Pan skorzystał? No i znowu 1 to jest konieczność, brak lepszego pomysłu. 5 to jest to, czego szukałem. To jest wręcz oferta naszych marzeń. No i tutaj znowu zobaczcie, że sytuacje mogą być różne. Ktoś na przykład mógł się obudzić w ostatni dzień, kiedy kończyła mu się umowa, no już nie miał lepszego pomysłu, więc po prostu wziął to, co było i się nawet nad tym nie zastanowił. Ktoś inny z kolei być może był w innej firmie i tutaj trafił na ofertę, która mu się mega podoba. Mamy oczywiście znowu ocenę, jak nam się coś podoba. No teraz zobaczcie, co można zrobić z tymi informacjami, jakie tutaj zostaną zdobyte. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, na ile została oceniona jakość obsługi. I teraz, jeśli by się okazało, że ta jakość obsługi jest bardzo niska, czyli jest wiele odpowiedzi typu 1 i 2, to znaczy się, że coś jest nie tak. Bo jeśli wiele klientów się skarży, no to jakieś ku temu podstawy być muszą. No i wtedy można zacząć się tym tematem bardziej interesować, poobserwować, co się dzieje, że klienci są niezadowoleni. Być może można zorganizować jakieś szkolenia dla pracowników. Można podjąć jakieś konkretne działania, aby tą jakość obsługi podnieść. Pamiętajmy, że klient zadowolony chętniej wróci do tego samego miejsca, a klient niezadowolony może nas opuścić, tak? No bo nie będzie chciał więcej wracać do miejsca, w którym mu się nie podobało. Podobnie z tym czasem oczekiwania. Jeśli wiele osób uzna, że czas oczekiwania jest za długi, no to wtedy trzeba pomyśleć, co z tym zrobić. No i tutaj można wiele rzeczy wymyśleć, tak? Przede wszystkim można na przykład zadbać o to, aby więcej osób było dostępnych, które będą obsługiwały klientów jednocześnie. Można więcej stanowisk otworzyć. Być może trzeba byłoby pomyśleć o otwarciu w ogóle całego salonu gdzieś w okolicy, żeby ilość klientów rozłożyło się na 2 miejsca, a nie na 1. Być może warto rozważyć, aby część usług czy część spraw można było zdobyć czy załatwić za pomocą rozmowy telefonicznej albo jakiegoś formularza online i nie po wszystko trzeba byłoby przychodzić po prostu do stacjonarnego salonu. Więc tutaj również jest wiele możliwości, które mogą ten czas oczekiwania skrócić. No i oczywiście firma podejmie takie kroki, jakie będzie w danym momencie w stanie zorganizować. Być może zatrudni dodatkowo osoby, być może
pójdzie w możliwości załatwiania pewnych rzeczy zdalnie. Wszystko zależy od firmy. Więc widzicie, że niby tych pytań jest niedużo, ale naprawdę bardzo wiele informacji z nich wynika, na podstawie których firma może podejmować jakieś późniejsze działania, aby jak najbardziej poprawić jakość obsługi, zmniejszyć czas oczekiwania czy zwiększyć zadowolenie z oferowanych ofert. I to na dzisiaj będzie wszystko. Zostawiam Wam tradycyjnie literaturę do przejrzenia. Wszystkie omawiane pojęcia i przykłady zostały przygotowane przeze mnie również w pliku PDF. Link do tego pliku znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Tak jak powiedziałam, to jest ostatnia część z projektowania badania statystycznego. Następnym razem zaczniemy już, można powiedzieć, taki nowy mini dziennik, opracowanie i prezentacja materiału statystycznego. I znowu tutaj jest bardzo dużo informacji, więc ten dział został podzielony również na kilka części. Więc następnym razem zaczniemy od części pierwszej. Wszystkie uwagi, pytania, komentarze są mile widziane. Jeśli jakieś macie, zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. A tak, życzę Wam już przyjemnego dnia. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!